opieka. Aha, o, rety. O tej porze roku zawsze choruje. Gdyby papa Smurf nie poszedł zajmować się Melchiorem, przygotowałby dla mnie jakiś lek. Jestem bardziej chory niż Melchior. Oczywiście papa Smurf uważa, że nic mi nie jest, że wszystko jest w mojej głowie, że wymyśliłem moją chorobę. Psiaka! Ten złotousty drań, doktor szarlatan, obiecywał, że jego cudowny tonik uleczy wszystkie nasze dolegliwości. A jest coraz gorzej. Wręcz przeciwnie, moi drodzy przyjaciele. Nigdy nie widziałem takich okazów zdrowia. Zdura, jesteś zwykłym kanciarzem. Oszust! Drań! Przyjaciele, spokojnie, spokojnie. Idźcie do domu, idźcie, kładźcie się do łóżek. Na szczęście są chorzy, bo by mnie złapali. Ach, zawsze mówiłem, pobyt na wsi każdego postawi na nogi. Słońce, świeże powietrze, teraz potrzebuję tylko nowych pacjentów. Jak nie głowa, to brzuch, jak nie brzuch, to reumatyzm, ojejejej. Saulicha? Jakie dziwne stworzenie, może jest w almanachu? Jak nie reumatyzm, to staw smurfem jadrowy. Smurfy, legendarne stworzenia zamieszkujące las. Podobno niebieski barwnik skóry smurfów leczy każdą ludzką chorobę. Na wielkie skaczące pijawki. Teraz mogę przyrządzić prawdziwy tonik zdrowia. Będę bogaty. Na zdrowie, mały smurfie. Pomogę ci. Dziękuję. Kim jesteś? Jestem doktor szarlatan, niezwykły lekarz. Mam tytuł DR, ABC, LMNOP. Jestem smurf chorowitek. Niezwykle chory. Trzęsą mi się kolana, mam świszczący oddech i okropnie kicham. Tak, od razu widać, że potrzebujesz pomocy eksperta. Pozwól, że cię zbadam. Wystaw język. Ojej. O, rety, jest gorzej niż myślałem, prawda? Oj, ty biedaku, cierpisz na ciężki przypadek smurfowilozy. Smurfowilozy? O, nie. Co to jest smurfowiloza? Co to jest smurfowiloza, pytasz? Cóż, to bardzo ciężka choroba i nieleczona prowadzi do... Serio? Niestety tak. Na szczęście istnieje lekarstwo. Cudowny tonik doktora szarlatana. Proszę, wetrzyj trochę w czubek niebieskiego nosa. Tak? Dokładnie. Voila! Twoja smurfowiloza należy do przeszłości. Jak to? Serio? Jesteś okazem zdrowia. Istny przykład żywotności. Tak? Ojej. Jesteś całkowicie bezwzględnie i na zawsze wyleczony. Naprawdę? Czuję, że tak. Jestem wyleczony. Wyleczony. To cud. Och, dziękuję. Dziękuję, doktorze szarlatan. Czy mogę coś dla pana smurfnąć, żeby się odwdzięczyć? Nie, nie. Chcę tylko nieść zdrowie rzeszom chorych. To bardzo smurfnie. Do widzenia, ale papa smurf się ucieszy. A może wiesz o jakiejś rzeszy, która mogłaby skorzystać na moim cudownym toniku? A ile trzeba osób, żeby smurfnąć rzeszę? W naszej wiosce jest setka smurfów. Idealna liczba, przyjacielu, a więc prowadź. La, 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 la. Hej, smurfy, zobaczcie, jestem zdrowy. Kto to? I co on tu robi? Papie smurfowi to się nie spodoba. Nie martwcie się, drogie smurfy. Doktor szarlatan jest bardzo dobrym lekarzem. Wyleczył mnie ze smurfowilozy. Zgadza się, przyjaciele. Zbliżcie się, zbliżcie. I jak widzicie, z dumą prezentuję swoje papiery. Wygląda, że ma dobre kwalifikacje. Tak, przyjaciele, to prawda. Jeśli ktoś jest silny, przywrócę mu rumieńce. Choć w waszym przypadku to niepotrzebne. Po co wam rumieńce? Ale mówiąc poważnie, mój cudowny tonik leczy wszystko. Od haluksów po chandrę czy dziury w butach. Wystarczy kropla, a myśl będzie przejrzysta. Nawet robaki stąd uciekną. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Wypróbujcie, co macie do stracenia. No nie.
zmiany tu może być. Szkoda, że papy Smurfa tu nie ma. Nie podoba mi się ten doktor. Jak widzicie, drogie Smurfy, nie ma żadnej, absolutnie żadnej rzeczy, której nie pomógłby mój cudowny tonik. A może pan coś zrobić dla moich upraw? Słyszałeś o Jasiu i magicznej fasoli? To jeden z pierwszych moich klientów. Prowadź! I co, doktorze szarlatan, jest jakiś werdykt? Twoje melony rozpaczliwie potrzebują porcji mojego cudownego tonika. Dzięki niemu wystrzelą w góry jak race. Ojej, gdzie mogę dostać ten cudowny tonik? Przyjdź do mojego namiotu, a za niewielką opłatą, no, 50 melonów zrobię z ciebie najlepszego farmera, jaki łuskał groch lub fasolę. Zgoda! Doktorze szarlatan, ma pan coś, żeby moje łakocie były smerfniejsze? Oczywiście, prowadź do kuchni. Słuchaj, farmerze, czemu wierzysz temu paskudnemu staremu chytrusowi? Daj spokój, smerfetko. Doktor, który ma tyle dyplomów, z pewnością wie, co smerfuje. Och, jeśli papa Smurf wkrótce nie wróci, szarlatan zagarnie całą wioskę. No cóż, powiem ci jedno. Jesteś Smurf dla Smurf z kucharzy smakoszy, ale potrzebny ci mój cudowny tonik, żeby złe jedzenie było dobre, a dobre jeszcze lepsze. Mogę dostać trochę przed kolacją? Oczywiście, za niewielką opłatą, powiedzmy, no, za tort tej wysokości przyrządzę porcję cudownego toniku na wynos. Czy dzięki tonikowi będę silniejszy? Nie sądzę, żeby twój tonik mógł poprawić moją urodę. Jestem przekonany, że to praktycznie niemożliwe, ale może... A może lepiej się wyśpię? Nie ma sprawy, nie ma sprawy. Mam cudowny tonik dla wszystkich. Przyjdźcie do mojego namiotu przed zachodem słońca. O, i nie zapomnijcie przynieść zapłatę. O, Rety! Ja pierwszy! Ja też. A co mogę zrobić dla ciebie, mój mały niebieski bąbelku? Co robisz dla wszystkich, czyli absa smerfnie nic. Nic? I tyle zostanie ze wszystkich smerfów, kiedy przyrządzę mój cudowny tonik ze smerfnego ekstraktu. Oby ten tort spodobał się doktorowi. Ojej, hej, zaczekajcie, smerfujecie straszny błąd. Och, mam jakieś dziwne przeczucia, boję się. Może powinnaś smerfnąć trochę cudownego toniku doktora szarlatana. Doktorze szarlatanie, tym razem trafiłeś na żyłę złota, niebieskiego złota. Doktorze! Jestem, moi smerfni przyjaciele. Przynieśliśmy zapłatę, jak prosiłeś. Doskonale. Połóżcie wszystko tutaj. Zaraz wrócę z cudownym tonikiem. Tylko dodam jeszcze jeden tajemny składnik. Coś takiego? Ach, nie mogę uwierzyć. Ta-da! A teraz podejdźcie jeden za drugim. O, ty, czuję się obiecie. Już nigdy więcej nie upadnę na głowę. Oj, idealny dla mnie. Pojedynczo, jeden za drugim. To cud, to cud! Niesamowite! Naprawdę, niesamowite! A smerfnijcie na te pomidory! Co to za zamieszanie? Patrz! Moje melony! Widzisz? Są dwa razy większe i dwa razy zdrowsze! Farmerzy! Nie urosły nawet o centymetr! Zdura, smerfetko! Nawet smerf z jednym okiem zobaczyłby, co zdziałał cudowny tonik doktora! Spełniły się moje marzenia! Ale farmerzy! Ale dobre! Ależ to smerfnie pachnie! Moje babeczki nigdy nie smakowały tak smerfnie. Dzięki doktorowi szarlatanowi masz, smerfetko. Smerfniesz różnicę już po pierwszym kejsie. A? Bardzo dobra, łasuchu, ale smakuje tak samo jak wczoraj. Nonsens, smerfetko. Kto jeszcze chce spróbować? Cześć, smerfetko. Dzięki cudownemu tonikowi doktora szarlatana smerfnąłem kłodę na pół gołymi rękami. Smerfetko, posłuchaj tylko. Pomyśl, zanim coś zrobisz. Czekającemu smerfowi dłuży się czas i darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Ciekawe, prawda? Marzyku, powtarzasz te same brednie od dnia swoich urodzin. O nie, nigdy bym tego nie wysmerfował bez toniku doktora szarlatana.
Poproszę jeszcze jedną butelkę. Ja też, doktorze, ja też. Proszę bardzo. Dziękuję, doktorze, jak się możemy panu odwdzięczyć? Nie martw się, ważniaku, jest wiele sposobów, żeby się odwdzięczyć. Ach, praca w ogrodzie zdecydowanie wzmaga apetyt. Już wiem, poproszę łasucha o smerfo jagodową tartę, którą upiekł dziś rano. Wybacz, smerfetko, to dla doktora szarlatana. Idź do farmera, może on coś smerfnie dla ciebie? Jak to? Został tylko jeden melon? A, no bo wiesz, smerfetko, musiałem wymienić tegoroczne plony na cudowny tonik. Nowe, ulepszone uprawy wykiełkują lada dzień, a na razie możesz sobie smerfnąć trochę jagód z lasu. No dobrze. Cześć, pracusiu. Pożycz mi wiaderko na jagody. Niestety, wymieniłem wszystko za super ekonomiczne buteleczki cudownego toniku. Ale przepraszam, ja... muszę wracać do pracy nad maszyną, którą smerfuję dla doktora szarlatana. Tego już za wiele. Już ja powiem temu staremu oszustowi, co o nim myślę. Ach, co za życie. Nic dziwnego, że matka chciała, żebym studiował medycynę. Jak ci nie wstyd? Oszustwem wyłudziłeś od smerfu wszystko, co miałeś. Ależ, mój drogi dzwoneczku. Tylko nie dzwoneczku, ty. Ach, dziękuję, chorowitku. Zaraz ci przyniosę buteleczkę cudownego toniku. Chorowitku, nie ma żadnego cudownego lekarstwa. Doktor szarlatan to oszust. Nieprawda. Kiedyś byłem ciągle chory i słaby, a teraz tylko smerfnie ja. Nie jesteś zdrowszy niż byłeś, tylko tak ci się wydaje. Nonsens, smerfetko. Jestem silny i zdrowy. Mogę nawet prześcignąć klakiera. O nie, nie uda ci się. O tak, uda się. No nie uda ci się. O tak, uda się i udowodnię to. Już mam, chorowitku. Chorowitku! Ale narobiłeś! Chorowitku! Nie uda ci się prześcignąć klakiera! Nikomu się nie udało! Zobaczysz! Udowodnię, że doktor szarlatan nie jest oszustem! Wracaj, chorowitku! Wracaj, wracaj! Nie wiem, jak mam ci dziękować. Opiekowałeś się mną, aż wyzdrowiałem. Nie ma za co, Melchiorze, drogi przyjacielu. Trzeba było wezwać mnie dużo wcześniej. Wezwałbym papo Smurfie, ale chochlik niejaki doktor szarlatan sprzedał mi tak zwany cudowny tonik. Przez pewien czas naprawdę myślałem, że działa. Niesamowite, jakie niezwykłe cuda może zdziałać wiara. No właśnie. Ten chochlik jest bardzo sprytnym oszustem. Powiedz swoim smerfom, żeby się go strzegły. Tak zrobię, Melchiorze. Do widzenia. Do widzenia, przyjacielu. Skończył mi się cudowny tonik. Mnie też. Bez obawy, kochani, mam jeszcze dużo. No tak, ale my już nie mamy nic, żeby smerfnąć zapłatę. Aha. Cóż, no zobaczę, co się da zrobić. Doktor szarlatan zawsze dba o chorych. Zaraz wracam. Może pozwoli nam zapłacić później. Naprawdę, jestem pewien, że doktor szarlatan nigdy nas nie zawiedzie. Czas skończyć mój pobyt na łonie smerfów. Wprawdzie opływam w dostatku, ale trzeba wziąć się do roboty. Mam pomysł, przyrządzę tonik ze smerfiego ekstraktu i stanę się bardzo bogatym chochlikiem. Jesteście bardzo dobrymi klientami. Postanowiłem, że każdy może napełnić jedną buteleczkę zupełnie za darmo. A teraz pojedynczo. Proszę, Osinku, chyba ty byłeś pierwszy w kolejce? Wejdź tutaj i napełnij butelkę. Ależ tu nic nie ma. Nie? A teraz jest. Następny. Ważniak, prawda? Och, ten reumatyzm doprowadzi mnie do szału. Zawsze boli mnie w tym samym miejscu. W lewej stopie, w prawym kolanie, w lewym ramieniu. I okropnie w krzyżu. Znowu w lewej stopie. Do licha, kto to może być? Chorowitku, nie rób tego. Hej, klaker! Nie złapiesz mnie! Chyba stracił swój niebieski rozumek, klakierku. O nie! Wsiadzie! Wyśmiewasz się ze mnie?
Już ja cię nauczę, pożałujesz, że się urodziłeś. Och, przecież to okropne. Ach, jak dobrze znowu być w domu. Dziwne, farmer już zebrał wszystkie plony. Łasuch, nie ma nikogo? Ani żadnego jedzenia? To niepodobne do łasucha. Halo, jest tam kto? Och, papo Smerfie, co za szczęście, że wróciłeś. Lchwetko. Papo Smerfie, Gargamel złapał chorowitka, bo chorowitek uwierzył, że tonik doktora szarlatana naprawdę pomaga. Doktor szarlatan? Ten chochlik jest oszustem i kłamcą. Wiem, papo Smerfie, chciałam ich ostrzec, ale oni ciągle smerfowali po cudowny tonik. Szybko, musimy ich znaleźć i spróbować uratować chorowitka. Przepraszam, że musiałeś czekać, Harmoniuszu. Nie szkodzi, doktorze, kto smerfuje ostatki? Jest piękny i gładki. Bardzo panu dziękuję, doktorze, za... Nie, to ja dziękuję wam, że jesteście tacy głupi. Wypróbuję teraz tę starą wyżymaczkę, zanim zacznę wyżymać smerfy. Może się nada, świetnie. Wolę wyżymać, niż być wyżymanym. To bolesna decyzja, smerfetko. Nie uratujemy 97 smerfów, jeśli będziemy ratować chorowitka. Chyba, że... Tak, papo Smerfie? Może uda ci się odwrócić uwagę Gargamela, żebym miał dość czasu. Gdzie jest ten przepis? Smerfowy budyń, potrawka ze smerfa, smerfowy suflet. Oho, jest miseczka smerfa. Dobry przepis, kiedy jest tylko jeden smerf na obiad. Wstrętny reumatyzm. Hej, Gargamelu, wiem, że mnie nie złapiesz. Smerfetko, biegnij, uciekaj stąd. Smerfetka? O, mój reumatyzm! Padła! Och, ty! Szybko, chorowitku, uciekaj stąd! Och! Tak się cieszę, że wpadliście, niebieskie głupole! Teraz mamy nie jednego, ale dwa smerfy na obiad! Łasuch, ty to masz dużo niebieskiego barwnika. Wielkie smerfy, czyś ty stracił rozum? Nie wiesz, co możesz złapać przez ciągły kontakt ze smerfami? A co takiego? Smerfoidozę. Smerfoidozę? O nie. O tak, właściwie już widzę u ciebie objawy. O mnie? Nie, czuję się świetnie, tak myślę. Jesteś blady i słaby, cały się trzęsiesz. Jak to? Ty usiądź i pozwól się zbadać. Powiedz boli cię tutaj? Gdzie? Tutaj. O, tak. Najgorszy przypadek, jaki widziałem. Nie żałuję, że spotkałem smerfy już po mnie. Na szczęście mam jedyny lek znany medycynie. Za niewielką opłatą, powiedzmy, 1000 sztuk złota. O, 1000? Ale ja mam tylko 50 miedziaków. Och, fatalna sprawa. Cóż... Spoczywaj w pokoju. Zaczekaj, czy mogę zapłacić jakoś inaczej? Cóż, jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. A, myślę, że piec jest już gorący, co klakier? Kto tam? Jestem doktor szarlatan. Przepraszam, że przeszkadzam, ale czuję się w obowiązku ostrzec, że w okolicy wybuchła epidemia czarnoksiężycy. Zauważyłeś u siebie jakieś objawy? Czarnoksiężyca? U mnie? Nie, skądże? Dokucza mi reumatyzm. To jest pierwszy objaw. Pozwól, że cię zbadam. Właściwie widzę u ciebie wszystkie objawy. Najgorszy przypadek czarnoksiężycy, jaki widziałem. O nie! O tak, ale nie rozpaczaj. Jest lekarstwo. Cudowny tonik doktora szarlatana za drobną opłatą. Za opłatą? No, jasne. Za opłatą. Oczywiście. Weźmiesz fiolkę oddechu nietoperza albo paznokieć guzca, a może lekko używanego, ale miłego kota? Nie. Dziękuję. Ach, o, widzę, że interesują cię smerfy. Możesz wziąć jednego w zamian za twój cudowny tonik. Smerfy? A po co mi te smerfy? Są pyszne. Mogą być jako podpórki na książki, przynęta na ryby albo zabawki dla kota. O tak. Smerfy mają wiele zastosowań. Może wziąć dwa i dorzucę nawet kociołek. Zgoda. Proszę, oto lek. Płucz gardło dwa razy dziennie, Gargamelu. Hurra! No dobrze, wywiązałem się z umowy. Gdzie mój lek? Proszę, wcieraj to w głowę, a smerfoidoza minie bez śladu.
Od razu lepiej się czuję. No cóż, muszę już lecieć. Do widzenia, szarlatanie. I więcej nie wracaj. A przy okazji, drogi Smurfie, może zainteresuje cię mój tonik likwidujący siwiznę albo mój cudowny usuwacz zmarszczek. Nie mają żadnego działania. Co ja mówię? Prawdę. Dzięki mojemu tonikowi już nigdy nie będziesz mógł kłamać. Prawda? Będę zrujnowany. Nie, jeśli zechcesz stać się prawdziwym lekarzem. Skąd takie ponure miny? Papo Smurfie, byłem o wiele silniejszy, kiedy myślałem, że cudowny tonik działa. Nie, Osiłku, wydawało ci się tylko, że jesteś silniejszy. Widzisz, kochany, nasz umysł góruje nad medycyną. Więc jestem tak chory, jak byłem przedtem. O, właściwie czuję, że bierze mnie przeziębienie. Ach, jak mi teraz dobrze. Chyba działa, klakierku. Nie czuję bólu w lewej stopie. Ani w prawym kolanie, ani w lewym ramieniu, a tym bardziej w krzyżu. Teraz boli mnie w prawej stopie, i w lewym kolanie. Och, ten obrzydliwy konował kanciarz i oszust. Moje prawe ramię, złapię go, złapię, choćbym miał gonić go do końca życia. Och, moje plecy, moja prawa noga. Nie, stój tak, klakier, wezwij lekarza.